Witam Was w nowym vlogu. U nas od wczoraj trwa akcja sprzątanie tarasu. Już w tym momencie praktycznie skończona, dlatego że no, taras mamy prawie ogarnięty. Jeszcze kilka drobiazgów zostało do schowania. Wczoraj po południu zabraliśmy się z Gumisiem za mycie. Wypożyczył kraszer i w ogóle takiego kraszera. Musimy sobie tutaj kupić do domu na stałe, żeby był pod ręką, dlatego że to jest naprawdę, jeżeli chodzi o tarasowo-ogrodowe sprawy, no świetna rzecz. Także wczoraj prałam wszystkie poduchy, niektóre jak widzicie jeszcze są mokre. Nawet doprowadziłam naszą huśtawkę ogrodową do jako takiego wyglądu, bo nie wiem czy pamiętacie, w zeszłym roku pokazywałam Wam, jak to jajo zardzewiało. Po prostu wszędzie tu była rdza i nawet wyszło na ten gumowy materiał, także wyglądało to po prostu okropnie, brzydko, nie mogłam na to patrzeć, także już nawet w pewnym momencie myślałam, że ja tą huśtawkę po prostu wyrzucę. W Irlandii jest bardzo wilgotny klimat, także huśtawki takie ogrodowe rdzewieją nie tylko na zewnątrz, ale i w domu, no chyba, że są, wiecie, zrobione z takiego specjalnego materiału, metalu, który jest oporny, odporny na korozję właśnie typu rdza i tak dalej. Niestety ta nie była. A więc jajo jest doprowadzone do porządku i nie jest to zasługa kreszera, chociaż myłam go pod ciśnieniem i to bardzo, bardzo, ale nie udało mi się nic z tej rdzy usunąć, ale Gumiś znalazł spray biały. Mieliśmy gdzieś tam, nie wiem, kiedyś kupiłam, schowałam, nie pamiętam nawet do czego. Może i nawet z myślą o tej huśtawce. Mniejsza z tym. W każdym bądź razie spróbował polakierować właśnie tą huśtawkę na tym obszarze. No i popatrzcie, to jest lakier. Wszędzie tutaj to jest lakier. Także pięknie przykryło tą rdzę. No i huśtawka w końcu jako tako wygląda. Pojawiła się również nowa roślinka na tarasie, którą dostałam od Ani, która zjeżdżała do Polski. Zjeżdżała, w zasadzie już zjechała. A więc kaktus od niej znalazł swoje miejsce. Wcześniej też tutaj miałam takiego malutkiego, uroczego kaktusika, którego z kolei dostałam od Pauliny. I on sobie tutaj żył i dobrze funkcjonował na tym tarasie przez 2 lata. Nie wiem, co się z nim porobiło. Pewnego dnia odkryłyśmy z mamą, że on po prostu usech, także był totalnie nie do odratowania, dlatego że próbowałyśmy go 4 miesiące ratować. Jakieś odżywki nawet kupowałam, niestety nie przetrwał. A więc nowy kaktus jest, mam nadzieję, że z nim się już nic podobnego nie stanie. Wyruszamy z Gumisiem na zakupy. Mamy bardzo długą listę, dlatego że szykuje się u nas jutro imprezka, a więc troszeczkę mamy do kupienia. Z tym, że ja jadę do jednego sklepu, kupuję to, co mi potrzeba, wracam się, a resztę zakupów Gumis zrobi sam. A ta imprezka jest właśnie z tytułu tego, iż ten pan wczoraj miał urodzinki, także będziemy świętować jutro. A ja, proszę Państwa, będę sama osobiście Gumisiowi robiła tort. Także mam pomysł i wizję na ten tort. W ogóle mam nadzieję, że mi wyjdzie. Boję się. Zaryzykowałam troszeczkę, ale uparłam się na taki jeden tort. A niestety u naszej pani Edytki nie zdążyłam zamówić. No, to znaczy przypomniałam sobie o tym torcie w środę. Już nie chciałam, wiecie, dzwonić do niej, pisać, bo tak na ostatnią chwilę to aż głupio. Jeżeli to by było tak tydzień przed, to jeszcze bym napisała, no ale 2 dni przed, no to nie, dobra, mówię. Kiedyś piekłam torty, wychodziły mi, to dlaczego nie teraz? A więc jadę do sklepu, wracam się i od razu się za ten tort zabieram. Potrzebuję barwników do ciasta, czerwone już wzięłam, ale potrzebuję też i niebieskiego. No i oczywiście nie ma, także będzie szukanie dzisiaj po sklepach. Tu nas będzie deska serowa i jesteśmy właśnie na dziale z serami. I popatrzcie, jaki fajny ser znalazłam, taki w turkusowym kolorze. No dobra, weźmiemy, spróbujemy, Gumiśka. Zobaczymy, jak smakuje. Wróciłam już do domu i będę się za chwilkę brała za torta i powiem Wam, że troszeczkę mi się plany pokrzyżowały. Mam nadzieję, że Gumisiowi uda się
dokupić niebieski barwnik gdzieś, będzie szukał po sklepach, ponieważ wymyśliłam sobie, że tort Gumisia będzie w barwach jego ulubionej drużyny piłkarskiej, a jego ulubioną drużyną piłkarską jest Wisła Kraków, a więc musi być czerwień, biel i koniecznie troszeczkę chociaż niebieskiego. Mam, coś kupiłam niebieskiego, taki malutki pisaczek, nie wiem do czego to jest, za chwilkę będę czytała. No i chociażbym jedną masę taką niebieską chciała zrobić, ale na wierzch, na tort też bym potrzebowała takich niebieskich paseczków. Także no zobaczymy. A teraz odwracam kamerę, dlatego że pokażę Wam malutki, malusieńki haul, ale nie spożywczy, bo tego by było dużo. Ale zahaczyliśmy z Gumisiem o sklep mój ulubiony zresztą, gdzie tam, wiecie, są takie rzeczy gospodarstwa domowego typu talerze, miseczki, kubeczki i tak dalej. Pojechaliśmy po dwie miski takie sałatkowe, a ja przekonałam Gumisia, że potrzebujemy jeszcze talerzy. Moje dzisiejsze zdobycze to są miski Pyrex, klasyczne na sałatkę i tak dalej. To są miski, po które głównie Gumiś pojechał, a ja tutaj pod wpływem emocji zakupiłam resztę, czyli talerze. Dwa najnowsze talerze z kolekcji wiosenno-letniej od Pola Costello. Przypomnę, że Paul Costello to jest irlandzki projektant mody i nie tylko, dlatego że swoje grafiki również umieszcza na porcelanie, a więc kolejne talerze do mojej kolekcji właśnie dołączyły. Przepiękne grafiki z kobietami w takich letnich, pięknych sukienkach. W ogóle on się inspiruje kobietami i jego grafiki głównie dotyczą kobiet, chociaż nie zawsze, dlatego że mam w kolekcji talerzy. Talerze z krajobrazami, niebiesko-biała porcelana, którą też swoją drogą uwielbiam. W ogóle ja kocham porcelanę, uwielbiam talerze, porcelanę, wszelakiego typu wzory, retro, vintage, nowoczesne, także każda porcelana mi się bardzo podoba. Mam zawsze dylemat, którą wybrać. Na razie skupiam się właśnie na tej kolekcji od Paula Costello, dlatego że dwa razy do roku wypuszcza nową. Ja staram się, chociaż ja bym chciała wszystkie te talerze kupić, ale no nie ma miejsca, żeby to trzymać, a więc staram się z każdej kolekcji minimum jeden kupić, maksymalnie dwa, a w ogóle w całej kolekcji są po cztery sztuki. No niby mało, no ale jak się kupuje z każdej kolekcji po dwa, to jednak ta liczba rośnie. I tak zawsze mam dylemat, które wybrać, bo wszystkie są przepiękne. I tutaj jeszcze dokupiłam takie talerze głębokie. One są dosyć tak solidnie głębokie, na makarony i tak dalej. Ja już kiedyś takie podobne kupowałam, ale były o wiele mniejsze i płytsze. A te głównie z myślą wzięłam, dlatego że będziemy tutaj kurczaki podawać w sosie słodko-kwasznym. Także stwierdziłam, że kupię takie głębokie talerze, ponieważ je się kiedyś również wykorzysta do dań z makaronów i nie tylko, bo może ktoś będzie miał ochotę zupę sobie właśnie podać w takim talerzu. W ogóle przepiękna, biała porcelana, czysta, jest tylko ten taki wzór na boku. Biszkopt mam gotowy, nawet Gumiś mi poprzecinał na trzy podstawy, chciałabym powiedzieć równe, ale nie są równe, muszę gdzieniegdzie poprawić, bo wiecie, jakiś tam górek, pagórek się pojawił. Krem również mam gotowy, tylko muszę odstawić jedną część kremu, dlatego że do tej części pójdzie niebieski barwnik. I tak się prezentuje Biszkopt, jak widać czerwoniutki, czyli idealnie się wpisze w barwy ulubionej drużyny Gumisia. Każda warstwa będzie przełożona tym kremem, tylko jedną część muszę zrobić niebieską. I do tego posłuży mi właśnie taki barwnik, który tutaj właśnie w Tesco jest dostępny. Można go wykorzystać do babeczek, ale tutaj właśnie gdzieś mam z tyłu informację, że również do tortów i żeby kolor był intensywny, należy właśnie zużyć go całego. Także ja chcę mieć ten intensywny kolor, dlatego że w barwach właśnie Wisły Kraków jest niemalże granat. A więc no, będę się starała uzyskać jak najciemniejszy niebieski kolor. Ogólnie cały tort to jest inspiracja innym ciastem, Red Velvet, którego ja nieraz już robiłam. Uwielbiam to ciasto, naprawdę przepyszne ciasto i również masa do tego tortu będzie pochodziła z przepisu na krem
do ciasta Red Velvet, a do kremu użyłam śmietanek kremówek 30%, ale lepiej, jeżeli są to kremówki 36%, cukier puder, serki mascarpone oraz słony serek Philadelphia. Aby przełamać słodycz tego kremu, to serek Philadelphia naprawdę robi tutaj dużą robotę. Tort w lodówce. Na początku miałam pewne obawy co do masy, bo nie wydawało mi się, że ona się tak odpowiednio zbije, stężeje, ale już ostatecznie jak nałożyłam ten tort, widziałam, że w lodówce już odpowiednio dojdzie do siebie. A tymczasem na zakończenie tego vloga przychodzę do Was z kilkoma nowościami kosmetycznymi, które zakupiłam w ostatnim czasie. Nie jest tego dużo. Widzicie, że tutaj głównie są kremy do rąk, dlatego że mam ostatnie masełko z Bierendy i potrzebuję właśnie, wiecie, takie do torebki, do samochodu, do pracy. A więc zakupiłam z Eveline Cosmetics trzy kremy, których nigdy nie miałam. Ten pójdzie na pierwszy plan, dlatego że najbardziej mnie interesuje. To jest naprawczy krem ekstra bogaty z retinolem, z kolagenem oraz z witaminą C. I tutaj jest informacja, że młodsze dłonie w 2 tygodnie, a więc on wędruje ze mną do torebki i do pracy, dlatego że w pracy bardzo często używam kremu do rąk. Kolejny krem do rąk to jest po prostu zwykły, ochronny, malina z kolendrą, wegański. I ostatni to jest wygładzający krem do rąk bananowy z dodatkiem mango, kokosa oraz masełka shi. Tutaj również kupiłam pędzle. Powiem Wam, że ostatnio ta marka jest moją ulubioną marką pędzli. Po pierwsze, nie kosztują te pędzelki dużo. Po drugie, naprawdę świetnie pracuje się z nimi. Także to są kolejne. Ten po raz pierwszy kupiłam, ale te mniejsze do blendowania właśnie cieni pod oczami. Boże, cieni pod oczami. Do blendowania cieni na oczach naprawdę sprawdzają się świetnie, mają naprawdę mięciusie, fajne, przyjemne włosie, także stwierdziłam, że wymieniam moje wszystkie pędzle i na razie właśnie zastępuję sobie tą marką Wet n Wild. I na końcu esencja. Jak już jesteście ze mną od dłuższego czasu, wiecie, że jestem wielką fanką esencji i to jest mój obowiązkowy po prostu krok w pielęgnacji. I tutaj jest taki powrót do przeszłości, dlatego że zakupiłam esencję od marki Holika Holika i to była chyba pierwsza esencja, którą Wam pokazywałam na YouTube, a był to chyba rok 2016 w moich ulubieńcach. Wtedy śmigała esencja o kolorze niebieskim. To jest to samo właśnie, co kilka lat temu Wam pokazywałam, tylko jest wzbogacona o witaminę C, dlatego jest taki żółty kolor. 3-sekundowy starter po toniku właśnie nakładam taką esencję i później następuje dalsza pielęgnacja, a więc bardzo się cieszę, że dorwałam no jedną z moich ulubionych esencji, dlatego że tej niebieskiej bardzo długo nie mogłam dostać. To wszystko będzie w dzisiejszym vlogu. I do zobaczenia w kolejnym. Buziaki na razie. Pa, pa.